Ostróda, zwana perłą Mazur, przykuła uwagę posłanek Lewicy. To tu postanowiły zjechać się i spotkać z mieszkankami i mieszkańcami. Odwiedziła nas Katarzyna Kretkowska z Wielkopolski. Serdecznie Ci, Kasiu, dziękuję. To jest dar Wielkopolski dla Ostródy. Joanna Schelling-Wielgus, dar z Torunia. Nie mylić z ojcem, to jest matka właśnie tych wyjazdów, więc to jest nasz dar z Kujawsko-Pomorskiego. Beata Maciejewska, Gdańsk, po prostu mega, mega osoba, która tutaj nas też odwiedziła. I jeszcze jeden mamy dar z Wielkopolski, Katarzyna Überhahn, która też tutaj zagościła i dziewczyny Wam bardzo serdecznie za to dziękuję. Miasto okazało się idealne do zorganizowania konferencji. Tu wydarzeń nie brakuje, stąd wybór. Panie omawiały trudne sprawy. Nie tylko kobietom się próbuje kneblować usta, ale również mediom. I to jest niezwykle poruszająca sytuacja, bo okazuje się, że i kobiety, i media mają stać w szeregu tam, gdzie chce na przykład PiS albo włodarze danego miasta. Polityczne rozmowy mają to do siebie, że zazwyczaj pada jedno nazwisko. Tak było i tym razem. Jarosław Kaczyński chce, aby do nas wszystkich szedł tylko i wyłącznie jeden przekaz. Taki przekaz, który odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu. I my się nie zgadzamy. I nawet ta telewizja publiczna, która teraz tam nadaje Disco Polo, też nas nie zagłuszy. I to zobaczycie podczas naszego pikniku. Kobiety widzą wiele problemów i chcą je rozwiązać. Wypunktowanie ich idzie dobrze. Oby naprawa rzeczywistości poszła nie mniej sprawnie. Są ważniejsze kwestie, takie jak na przykład podwyżki dla pielęgniarek, które całą pandemię harowały ponad siły, dla nauczycieli, dla ludzi, którzy pracują w sądach, których płace są dzisiaj zamrożone. I jako Lewica mówimy, usługi publiczne, dobra edukacja, dobra służba zdrowia, transport publiczny, te wszystkie kwestie, które są blisko ludzi, blisko nas i blisko naszej codzienności. Piknik z pewnością należy zaliczyć do udanych. Pogoda dopisała, humory także. Ostróda wykazała się wzorową gościnnością. W końcu Ostróda to też kobieta.